Hej, siemanko, witam was ponownie na moim kanale w dzisiejszym odcinku z gry Control. W poprzednim odcinku oczyściłem sobie tutaj to miejsce z syku. Poza odcinkiem zatem tutaj chyba kilka skrzyneczek, z tego co pamiętam, 3 czy 4. No i teraz przyszedł czas na pogawędkę, tutaj mamy schron, też tam była skrzyneczka. Przyszedł czas na pogawędkę z Irishem, ale tutaj mamy radyjko. Ja chcę sobie sprawdzić najpierw radyjko. Can you please state your names and describe the purpose of your expedition? Kevin Horowitz, Rupert Wells. Our mission was to map quarry grid coordinates G29. Secondary objective, as always, was to find a route from the threshold entrance and maintenance to the formation. Secondary objective was not a success. Water's a breath. And did you encounter any previously unrecorded event or entity while inside the threshold? No, nothing. Do you think we should tell them about the mermaid? Excuse me? Yeah, the mermaid. Horowitz here found this mermaid in the quarry, just sitting on some black rock. She was singing this beautiful song, and he was overcome with desire. Oh, she was so alluring. I'd say she was more enchanting than alluring. Fine, enchanting. Did you tell your CO about this? Ow. No. Because it didn't happen. Nothing happened. As usual, the quarry is full of rocks. That's it. Can we go now? Fuck you guys. Get out of here. Aha, czyli na pewno będziemy tam mieli jakiegoś mocniejszego przeciwnika. Idziemy teraz do Irisha. Co jeszcze chciałem powiedzieć, to w wyposażeniu zmieniłem sobie broń, słuchajcie. Mamy teraz, stworzyłem sobie nową broń, jest to przebicie. Działa w zupełnie inny sposób. Cały czas mi się tutaj poświetla, aha, bo nie mam, nie oznaczyłem sobie tych tutaj. Misje, o co chodzi z misjami? Czy ja mam znowu sektor badawczy, cele główne, uda się do działu? Czemu mi te misje nie wyskakują? Zawsze wyskakiwały, multimedia. Czy ja chcę sobie zrobić tą misję? No kurna, przydałaby mi się ta misja. Więc skoczę sobie szybko do sektora badawczego przed rozmową z Irishem. Dobrze, tutaj mamy ten środek transportu, taki dosyć szybki sektor badawczy. Dział rytuałów. Więc będziemy chyba, przeniesie nas od razu do centrum walki. Gdzie on jest? Może pora pokazać tą nową broń. Jak działa? A działa właśnie tak. Zlikwiduj kluczowe. Ja już jestem trochę taki przykokszony, tu widzę. Gdzie on jest? Jak to bez pizga? Tak średnio bym powiedział. Jednak nie było tak źle. Sprzątnąłem trzech tych agentów. I to by było na tyle. Myślałem, że coś takiego bardziej godnego wyzwania, ale jednak nie. Teraz szybkie przemieszczenie. Techniczny, elektrownia. Komora Atlasa, czy to tak, mam komora Atlasa. Lecimy. Myślałem, że będzie troszeczkę trudniej, ale nie było tak źle. Poszło ku mojemu zdziwieniu prawnie, bo nie było tych małych piździków, oni zawsze tyle zamieszania robią i cholera wie do kogo strzelać. Lecimy sobie do naszego ziomala. Bo oni tutaj mają jakieś syrenki. Thanks for bringing down that
whatever the fuck that was. But we are barely holding on here, boss. How's the situation outside maintenance? What do I tell him? The truth is harsh, but these people seem familiar with death. The Hiss are everywhere. Most of the Bureau is lost. We need Blackrock Prism to make more HRAs for any survivors in the safe rooms. I'm here to check Darling's Blackrock lab. So to recap, death, disaster, and imminent destruction. Another day at the FBC. But Darling's lab is just past Blackrock processing. I got good news and I got bad news on that front. Good news is, it's right down the hall. Bad news is, a Hiss monster has decided to move in, so that's great. Monster. That's what the Rangers said. The ones that survived, anyway. But we are just treading water here, and the Hiss keep coming. Salvador would know what to do, but apparently he took a security team into the containment sector just before the lockdown happened, and, well, no one's seen him since. But hey, at least we got you, our fearless leader. They shouldn't rely on me. They don't know me. They don't know how I've failed people. You've done a good job here, Arish, but you should take your people and get to the base and executive. You can regroup there. I'll go deal with this monster. I'm getting kind of used to them. Aye, aye, Faden. And be sure to put a bullet in that thing for me. Dobra, czyli tamte drzwi nam się otworzyły. I mam iść tam kogoś rozdupcyć, znając życie. Jesteśmy w miejscu, gdzie tak naprawdę jeszcze nie byłem. Czy to jest otwarte? Nie. Powiem, jak to ci się stało. Zawsze trzeba się rozglądać nawet na górę, bo widzę, że ta gra ma dużo takich ciekawych skrytek. Arish wasn't kidding about that monster. Aha, i tam będziemy mieli zadymę. O kuźwa. Łabędź procedury. Tutaj pamiętam chyba pierwszy czy drugi list, jaki znaleźliśmy. To była procedura, czyli odgórny nakaz. Czelać, żeby zabić. Can you help me find a prism? Tam mamy iść, a ja się chcę rozejrzeć. Bo zawsze jak się co jakiegoś takiego obiektu dotyka, to za chwilę jest oczywiście zadyma. A tu może jakaś skrzyneczka się znajdzie. Gdzie to coś jest? Kurwa, nie straszcie mnie. What the fuck? Na pewno tu zginę, nie ma opcji. Ja już to czuję. Jak ona mnie raz... To coś mnie raz pizgło. O, tam gdzieś jest. Czy mi się wydaje?
Przynajmniej tak to wyglądało. Kurwa, już czuję, że to za chwilę gdzieś tutaj wyskoczy, nie? No, kuźwa. Nie mogę z tym teraz walczyć. Wiecie co, ja się wrócę. Tu nie mogę. Nie mogę wyjść. Czyli zostaje mi tylko zginąć. Dobra. Kurna, to faktycznie lekko nie będzie. Jak ja mam to cholerstwo ubić? Zdolności nie mam, środki zaradcze. Chory astralne. Czy ja tutaj też mogę sobie jakieś ulepszenie może ogarnąć? Sekretna modyfikacja broni z kategorii Prime. Osobistą sobie zróbmy. Regeneracja zdrowa po podniesieniu elementu. No to mi akurat zbyt wiele nie daje. Dobra, idę, muszę tam jeszcze iść tam jeszcze raz, no kurna, ale... Może być ciężka walka. Tu jest jakiś dokument, jak nie widziałem wcześniej? Arush wasn't kidding about that monster. You showed me the HRA when I first got here, and the machine that makes it. Can you help me find a prism? Shit! What the fuck? Teraz już wiem, czego się spodziewać. Nie będzie tak prosto. Ale nie dostałem. Teraz dostałem. Let's hurry up and find Darling's lab. No to był konkretny przeciwnik, tylko tutaj za dużo było tych pierdół wszystkich i ciężko mi było zrobić te uniki. Na szczęście sobie poradziłem. I teraz oczywiście laboratorium nam się tutaj otwiera. Tak jest. Cyku. No to było chyba to, co teraz zabiłem właśnie. You heard that too, right? Black Rock comes from a threshold. Quarry. So the prism contained. This should get us into the quarry. Paranatural lead. Our research involves many dangerous things we absolutely need to keep in check. That's what the Black Rock Line firebreaks are about. The panopticon container cells. Sorry to interrupt, sir, but I need to code with the quarry elevator. Emily. The codes. Black Rock 665. Neighbor of the Beast. Get it? We can do that again.
665 kod do windy. Dobra, no tutaj nie mam piątego poziomu. Czy ja mam kartę piątego poziomu skądś? Cholera. Ale skąd? I to muszę się wrócić, bo nie wiem, czy te drzwi tutaj. O. Dokąd mnie te drzwi te mogą doprowadzić? Do skrzyneczki. A teraz gdzie jestem? Muszę iść tam chyba. Dobra. Takie kółeczko małe, ale przynajmniej skrzynka była. No i co gorsze... nie, to ja wiem co zrobię. Bo gorsze jest to, że chyba mi się tutaj gra nigdzie nie zapisała. Ja się wrócę teraz do Irisha i zapiszę sobie tą grę. Bo wydaje mi się, że ona się zapisuje właśnie tylko i wyłącznie przy tych miejscach mocy. No a ja nie chcę ryzykować, że znowu będę musiał walczyć z tym cholerstwem. Atlas Chamber. Siemano. Dobra. Teraz się zapisała gra, więc mogę sobie teraz wrócić tam i kontynuować. Bo nigdy nie wiadomo, czy nie spotka mnie coś gorszego niż to cholerstwo, które tam było, to wynaturzenie. Jak to papiery opisywały. Znać kamienią czarną kamienia. A jeszcze tu bym chciał zobaczyć na górę. Nic poza tym, nic ciekawego tu nie widzę. Poza skrzyneczką. Different dimensions, and I never want to leave. Even with all the horror, I'm happy. It feels sane. Teraz idziemy tymi ciemnymi korytarzami. Kind of insane. Ja bym go chciał przejąć. Te moje zabawy zawsze wychodzą tak samo. Nigdy to się dobrze nie kończy, jak się zaczynam bawić. No myślałem, że go zdążę przejąć. Czy nie preferuję odrobinę bardziej tej broni? No i tu mamy jedne drzwi i drugie drzwi. Ta maszynowa jest chyba troszeczkę lepsza moim zdaniem. Tu jest skrzynia. Wow, nareszcie. Idę sobie koło wentylacji.
Czyli teraz wszystkie te korytarze niedługo będą już połączone. To mnie cieszy niezmiernie, chociaż bardziej się tu będzie można zgubić znowu. No bo teraz tak, korytarze mamy ponakładane na siebie. Ciemne korytarze, a to są ciemne korytarze, jasne korytarze to są jasne korytarze. Wszystko to jest dosyć mocno popieprzone. Teraz tym bardziej nie wiem, gdzie jest. Ja wiem, gdzie jestem. Tak, tam jest elektrownia, jestem tam troszeczkę wyżej. Dobra, przejmujemy sobie tą miejscóweczkę. Tam już widziałem jakiegoś ziomka na górze. Biorę wózek, paleciaka biorę i na ostro tu. Będziesz mój koleżko. Dobrze, tylko gdzie ja mam teraz iść? Tak, przyszedłem stąd. Czy ja tu mogę łazić dookoła, czy jest tylko... O, tutaj mam coś. Czarnokamień. Wykorzystywanie elementów nadprzestrzeni czarnokamienia. Dobra. Czy on zginął, ten mój ziomak? Którego sobie zrobiłem? Dlaczego on zginął? Miałeś mi służyć, Dafonie. Tam jeszcze są jakieś... ścieżki z tego, co widzę. Dobra. Na razie jest dosyć spokojnie. Nie myśleli, że tu nie wejdę. Na pewno. Głucha to. Albo to. Wentylator. Dlaczego mi się te papiery wszystkie nie odznaczają? To tego ja nie wiem, skoro je otwieram na bieżąco. Tu jeszcze coś mam. WSN. Dobra, już wróciłem, bo miałem jakieś drobne problemy z klatkami. Tutaj spadały mi drastycznie te klatki. Już tutaj jestem z powrotem. Idziemy sobie dalej. Znajdź kamieniołom czarnokamienia. Tutaj mam winne, ale czy ja potrzebuję, czy ja chcę teraz windą jechać? Elevator's broken. Aha, winna jest zepsuta. Dobrze więc. Materiały. I w tradycyjny sposób rozumiem, że będę musiał skakać sobie z jednego na drugie. Chyba wolę z tamtej strony. Zawsze barierki dawało radę rozdupczyć, a tu widzę, że nie da rady.
puszczę to kogoś bardzo nieprzyjemnie nastawionego. A, to są moi przyjaciele, którzy eksplodują. Tak jest. Nie zostawił żadnej niespodzianki po sobie, niestety. A tutaj jak mam? Na dół, na rurę? Dobra. Daleka ta droga tam jest? Wow. No sporo. Ziomek, wracaj. Nie wiedziałem, że tutaj był. Dobra. To było dziwne. Dobra, no i teoretycznie to ja już chyba muszę sobie tutaj spaść. Na pewno nie koniec, tak jest. Będziesz mój maleńki. Dobra. Czy nie mu jakoś życie się... Tak, tak, dokładnie. On ma ograniczony czas życia, tak jakby. Właśnie tamten mnie zastanawiał, którego przejąłem, że on za chwilę zginął. Więc z drugiej strony... Po cholerę ich przejmować. Także chyba w tym momencie właśnie zakończymy sobie ten odcinek. Czy tutaj coś się pojawi dodatkowego jeszcze? Black Rock Quarry. Tak, tam się odblokowały drzwi, już widzę od razu. I winda działa. Patrzcie, proszę. Coś jeszcze tutaj mamy? No nie chcę iść do windy, bo po co mam jechać na górę? To jeszcze sobie pójdę dalej, zobaczymy. Ten kamieniołom. Do spania. Tutaj są jeszcze schody. To już wszyscy. Nie, nie wszyscy. Tu widzę, że będziemy mieli co zwiedzać chyba. No jak najbardziej. Wow. Tutaj tych korytarzy będzie całkiem sporo.
Ja bym sobie chciał to wszystko tutaj troszeczkę tak sprawdzić. Bo tu mamy korytarz w tą stronę. Tutaj mamy jakieś wzmocnienie. Bo na wprost idziemy centralnie do tej komnaty, która nas interesuje, ale... No i tutaj jest zamknięte. Czyli z tej strony na pewno się tam nie dostaniemy i będziemy musieli poszukać sobie innego wejścia. Czy tutaj jest otwarte? Też nie jest otwarte i to by było zbyt proste, żebyśmy tam od razu sobie tak mogli dojść. Dlatego gra tutaj oferuje nam pewien rodzaj rozrywki, widzę. A ja pamiętam to miejsce. Tego co mi się wydaje. Albo i nie? Nie, no raczej wiem gdzie jestem mniej więcej. Czyli na pewno musimy się udać tunelem w tamtym kierunku. Zamówienie sprzętu do kamieniołomu. Teraz mam dwie drogi do wyboru. Kurwa, ten! Co on tutaj robi? Czy ja tutaj coś mam? Co mi byłoby potrzebne, tak się zastanawiam. Mam nadzieję, że nie. Miała być chyba tylko taka mała pułapka na nas. Co, kamieniołom, tak? Nie ogarniam. Czy my jesteśmy pod gołym niebem? Na to by wyglądało. Jakaś skrzyneczka, coś... No tu widzę, że coraz więcej tych sekretnych przejść takich jest. A tu akurat nic nie ma. Na pewno będzie sporo do zwiedzania. Tu już widzę generatory leżą. Aktywuj ładunki wybuchowe, aby wydobyć. Gdzie ja to mam radzić, że tak powiem? Na razie nie wiem. Ale z pewnością będzie mi to potrzebne. Dzieje grubo. Granat.
Czemu ja go nie mogę trafić? Tego leczy tamta suka. Pierdolę. Ten się już zregenerował, no zajebiście. Dawaj, dawaj, szybko, szybko. Kula niech kuźwa leczy. To jest chyba właśnie taki ziomek od leczenia. Co jest? Razem znikła? Na to by wyglądało. O, i tutaj mam iść. To są chyba ładunki wybuchowe, tak mi się przynajmniej wydaje. Tam mam generator. Ale nie widzę nigdzie tutaj miejsca na to, żeby ten generator pieprzony wsadzić. Już widzę. Dlaczego ja tego nie widziałem wcześniej? Dajcie mi tego generatora tutaj jeszcze. Nie wejdziesz? Jeszcze jeden i tutaj się mam cukiereczku. Dobrze, i czy to teraz powinno eksplodować? Tak jest, tak jak myślałem. Trochę się tego boję, bo podejrzewam, że ktoś... To niekoniecznie nam się spodoba, może stąd wyjść, ale... Na razie widzę, że jest całkiem spokojnie. Tylko jeden? The HRAs, the prisms, they mean something to you. I need to get this prism to Marshall before it's too late. HRAs? Kurwa, ten tu przylazł. Then Dylan. Czy ja go mogę jakoś zabić? Nie wydaje mi się. Gdzie ja powinienem iść? Na górę? Nie w tą stronę biegnę, mi się wydaje. A on tu idzie. I to nie jest jeden tylko. Ła! Czy oni dadzą radę tak wejść sobie wyżej? Tam jest jakaś winda, ale... Ej, a tam co jest? Ja stąd przyszedłem? Nie wydaje mi się. Drzwi, ale mnie zastanawia, co to za winda tam jest. Czy ja będę mógł tam dotrzeć?
Bo oni tam chyba wejść do mnie nie mogą mimo wszystko. Idąc tam jest ten korytarz, z którym przyszedłem. No coś mi się wydaje, że ja dałbym radę tam dotrzeć. Albo i nie? Żeby gra nie chciała, żebym tam dotarł. Bardzo prawdopodobne, ale ja sobie chcę to sprawdzić. Dokąd mnie to zaprowadzi? Coraz wyżej. Tam bym musiał gdzieś iść, chyba widzę. Ziomek. Tam z pewnością jeszcze będę miał jakąś misję do zrobienia, coś mi się wydaje. Tam nie wejdę. Dobra, spadam tu od tego ziomka, bo... I idę w kierunku... Ło, tu jest ten drugi. Kurwa, ile nich tu jest? Szybko, biegnij, biegnij. Czy ja to mogę jakoś zamknąć? Gdzie jest Marshall? Skoro nie ma jej w żadnym sektorze badawczym. Ona jest teraz w sektorze kierowniczym. Centrala kierownictwo, dobra. Winda już teraz działa. I to nie jest ta winda, która mnie interesowała, która jest tam. Zastanawiam się, czy w przyszłości będzie nam dane nauczyć się w jakikolwiek sposób zabijać te magnetyczne kulki, że tak powiem, bo serio, trochę mi działają na nerwy. Dobra, tym razem winda zadziałała. Biegnij. I dobra, słuchajcie, w tym odcinku będzie wszystko. W następnym odcinku zajmiemy się właśnie tam rozmową z Marshall i ja poza odcinkiem postaram się zrobić tutaj tą misję z tym sykiem, którą przed chwilą dostałem. Dzięki, że oglądaliście do końca. Do usłyszenia już wkrótce. Pozdrawiam. Hej!